Razem z przyjaciółmi podeszliśmy do kobiety, udzieliliśmy jej pierwszej pomocy, wezwaliśmy policję, pogotowie. Tak naprawdę nikt z ludzi na przystanku nie podszedł nawet do nas, żeby nam pomóc. Wszyscy rzucili tą odpowiedzialność na nas, choć tak naprawdę my byliśmy osobami najmłodszymi na przystanku i wydaje mi się, że to my powinniśmy być mniej odpowiedzialni niż tak naprawdę wszyscy dorośli, którzy tam stali. Wykazaliśmy się większą odpowiedzialnością i w sumie to nauczyło mnie, żeby nie stać bezczynnie, jak coś się dzieje.